Pozostał nam Roar Jochensoi i Tani Kjur. Jeśli wykorzystają swoją szansę, Niemcy będą bez medalu, a całe podium będzie dla Skandynawów. I teraz dla kogo? Roar Jochensoi. Wspaniała forma w ostatnich tygodniach. Leci, 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 jeszcze leci! Być może był to skok po Mistrzostwo Świata, być może! Zobaczymy, co na to Tami Kjur. Ale w tych warunkach był to skok naprawdę znakomity. 210,5 metra. Do ceny 19,5. Prędkość 101,6 tylko, a więc jednak to wydłużenie to tak średnio dało efekt. To mielibyśmy jeszcze dalsze skoki. W granicach 220 pewnie. Tutaj bezpiecznie się przecież ląduje na 220 metrach i dalej. I teraz Tami Kjur. Czy będzie mistrzem świata Tami Kjur? No to byłoby sensacyjne rozstrzygnięcie, gdyby ten film został mistrzem świata. Nie, jednak nie. Nie będzie mistrzem świata. Roar Jochensoi zostaje, proszę Państwa, mistrzem świata w lotach narciarskich. To jest pewne i teraz tylko, które miejsce zajmie Tami Kjur. To jest bardzo ważna informacja, bo nam się teraz kształtuje podium. 191,5 metra skoczył Tami Kjur, krótki od 4 metry od Szpeta. Czy będzie przed, czy będzie za Niemcem? No, zaraz się przekonamy. Być może Szpet obroni jednak miejsce na podium. Poczekajmy. Nie, nie obronił. Tami Kjur jest na trzecim miejscu, a więc całe podium dla Skandynawii. Roar Jochensoi zostaje mistrzem świata w lotach narciarskich nad Adamem Małyszem, żeby jeszcze spróbować, żeby jeszcze skakać, że ma szansę być czołowym skoczkiem świata. No, to też się stało. Sezon fantastyczny Roara Jochensoi'a. Trudno będzie pewnie mu znaleźć, wygrać Puchar Świata z Janem Ahonenem, chociaż tu też jeszcze przecież do końca nic nie wiadomo, jeszcze 6 konkursów.